Szczęść Boże, coś wam powiem. Dwóch rzeczy nam ciągle brakuje. Czasu oraz żalu, pokuty i nawrócenia. Pierwszymi słowami, które wypowiada Jezus w Ewangelii Marka są: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To znaczy, że mamy już tego czasu niewiele. Powinniśmy w tym momencie zebrać wszystkie siły i zrobić inwentaryzację swojego życia, by zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy. Dzień sądu przyjdzie jak złodziej i to jest pewne, ale czas na nawrócenie nam się kurczy nieubłaganie. Widzimy, że grzech zadomowił się na dobre w ludzkich sercach. Jest wielka negacja Boga. Poszukuje się innych form, ideologii i zamysłów, by Boga czymś zastąpić. Jednak to jest niemożliwe. Próbuje się budować świat bez Boga, ale gdy coś się tworzy, nagle pojawia się jakieś wydarzenie, które do Boga nas popycha. Kilka lat temu we Francji, gdy zaczęły się różne zamieszki i zamachy, ludzie przypomnieli sobie o Kościele. Zaczęli do niego zaglądać, by w Bogu szukać schronienia. Księża odkurzyli nie tylko konfesjonały, ale także swoje sutanny. Ludzie chcieli się pojednać. Oczywiście w myśl zasady, jak trwoga, to do Boga. Gdy się uspokoiło, wrócono do tego, że Bóg jednak jest zbędny. Później wojna na Ukrainie i pojawiło się mnóstwo modlitwy o pokój. A gdy oswoiliśmy się z tą agresją, przestano się modlić, bo każdy ma swoje zajęcia. Bóg znów wydaje się zbędny. Czas płynie, a wielu nie dostrzega potrzeby przemiany, nawrócenia. Na każdą okoliczność pojawia się wymówka, bo ciągle coś jest ważniejszego. Choroba dziecka, inwestycja, wyjście z tarapatów. Zapominamy, że ostatecznym celem człowieka jest niebo, gdzie Ojciec Niebieski oczekuje wszystkich z miłosierną miłością. Więc warto wsłuchać się w dzisiejsze nawoływanie Jezusa. Czas się wypełnił, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Ewangelia nie jest straszakiem, nie jest bajką dla potłuczonych. Ona jest listem napisanym z wielką miłością i troską o każdego z nas. Czytając Biblię, pozwalamy, by Biblia czytała nas. Właśnie dlatego Jezus nie mówi do rybaków: chodźcie, będziemy głosić ludziom dobrą nowinę, ale mówi: chodźcie, a uczynię was rybakami ludzi. Bóg czyta nas i nasze zajęcia, a proponując nam wspólną drogę, daje nam możliwość realizowania tego, co robimy, ale w inny sposób. Dla tych zaś, którzy starają się żyć po Bożemu, słowa "czas się dopełnił" będą nie tyle wezwaniem do radykalnej zmiany życia, ale raczej wezwaniem, ażeby to dobro, które dzieje się w naszym życiu, wreszcie zostało dopełnione. Jezus, mówiąc o rolnikom o ziarnie, a rybakom o sieciach pełnych ryb, wykorzystuje to, co bliskie ich sercu. I te historie były skutecznymi narzędziami w głoszeniu. Jest jednak jeden problem, a mianowicie chodzi o gotowość do działania. Rybacy dzisiaj natychmiast poszli za Jezusem. U nas jest zawsze jeszcze cała litania pytań. Po co? Dlaczego? Jak długo? Ile z tego będę miał? Czy stać nas na rzucenie się na głęboką wodę? Na pójście w nieznane? Trochę tego doświadczam w ostatnich tygodniach. Wiecie co? Wiecie co czuję? Niesamowitą satysfakcję. Mówiąc ludziom o planach działania, widzę w ich oczach iskierki, że coś się będzie działo. Tego wam życzę, by puścić się kurczowo trzymanych schematów i pozwolić się poprowadzić Panu Bogu.